Witam w kolejnym filmie. Dzisiaj opowiem Ci, jak się przestać wstydzić. Zauważyłem, że wstyd powoduje, że Wy nie macie efektów z kobietami. Wstydzisz się zagadać. I czym jest wstyd? Wstyd to jest taka emocja, która powoduje, że jednocześnie jak się wstydzisz, to wykluczasz możliwość bycia pewnym siebie. I najgorsze jest to, że kobiety to widzą. Jesteś sparaliżowany właściwie. Mnóstwo miałem konsultacji z kursantami, gdzie mi opowiadali tego typu historie. No, spotkałem się z dziewczyną, ale zacząłem się robić cały czerwony. I zacząłem zastanawiać się, co ona o mnie pomyśli. Potem, jak już się z tym uporałem i chciałem ściągnąć koszulkę, to się wstydziłem, że mam troszkę brzuszka. Albo, że mam nieogolone pachy, albo coś tam jeszcze, tak? Że mam jakieś znamie, pieprzyka. Miałem tam kursanta, który sporo schudł i się wstydził, że mu skóra na brzuchu odstaje. I zobacz, jakie to jest szkodliwe, bo on by mógł na pewniaka ściągnąć tą koszulkę, przytulić dziewczynę, ona by go wymasowała, cała znajomość by się pięknie rozwinęła. A wstyd powoduje, że ty się hamujesz przed właściwym działaniem. Więc trzeba się zastanowić, co tak naprawdę powoduje, że się wstydzisz. To, że widzisz w swoim wizerunku jakieś defekty, problemy. To może być oczywiście to, że jesteś otyły, zbyt chudy, może masz krzywe zęby i wstydzisz się uśmiechać i gdzieś na głębokim poziomie twojej podświadomości masz ten wstyd i teraz ja mówię, podejdź do dziewczyny, powiedz jej to i to, uśmiechnij się i ty niby to rozumiesz, tylko że jak spotykasz dziewczynę, no to masz świadomość tego, że masz krzywe zęby i uśmiechasz się nie tak, jak powinieneś. Nie otwierasz ust wystarczająco w taki sposób, że widać, że w realny, rzeczywisty sposób, w prawdziwy sposób autentyczny się uśmiechasz, tak? I dlatego to nie działa. Więc bardzo często wstyd to jest ta emocja, która cię hamuje przed efektami. Jak to zrobić, żeby się od tego uwolnić? Prosta metoda. Po prostu musisz zacząć być bezwstydny. Zacznij pokazywać cechę, która najbardziej działa na kobiety. I teraz jak to robić? Mam kolegę, który jak zaprasza dziewczyny do siebie, to on od razu sobie pasek od spodni odpina, ściąga spodnie i mówi, kurczę, jak tu jest gorąco, nie? Przy tym oczywiście podkręca kaloryfery. Co się dzieje? Dziewczyny się śmieją od razu. Nie ma sytuacji, że dziewczyna tak spogląda na niego i mówi, nie, wiesz co, ja wychodzę, nie? Nie ma czegoś takiego. Ciekawe? No właśnie. Ponieważ kobiety lecą na bezwstydnych facetów. To właśnie samiec alfa. To facet, który jest bezwstydny, pocałuje ją prosto w usta, bez chwili zawahania, oczywiście zacznie ją dotykać, masować, będzie powodował w kobiecie namiętność i pociąg seksualny, a nie gościu, który się krępuje. Miałem kiedyś takiego kursanta w zeszłym roku, który nie miał dziewczyny, potem oczywiście poznał dziewczynę, spotkali się w hotelu, tam ją wymasował, pierwszy raz zobaczył kobiece piersi, był przeszczęśliwy i on właśnie zrozumiał po szkoleniu, że właśnie jak jest bezwstydny, to ma dużo lepsze efekty. I ty powinieneś dokładnie tak samo podejść do relacji z kobietami. Jak się wstydzisz, jak się krępujesz, to nie osiągniesz zbyt wiele, ponieważ kobiety zawsze pragną faceta pewnego siebie seksualnie. Jeśli ty przez ułamek chwili pokażesz, że się wstydzisz, że tam ściągnąłeś spodnie i masz kompleksy, że masz za małego, czy że jesteś tutaj niezbyt dobrze zbudowany i ona to wyczuje, tracisz naprawdę zainteresowanie dziewczyny. Niejednokrotnie to widziałem, tak? Gdzie faceci fajne podstawy zbudowali, dziewczyna się śmiała, była zainteresowana i nagle ten jeden element w łóżku, brak takiego zdecydowania w seksie, wstydził się facet w łóżku, cokolwiek z nią robić, krępował się, był sparaliżowany, zestresowany, no i potem już nie było kolejnego spotkania. Dlaczego? Wstyd. Poczucie wstydu cię niszczy. Musisz być bezwstydny, egoistyczny z kobietami i wtedy pojawiają się efekty. Tak samo często jest w trakcie pocałunku. Całujesz się z dziewczyną, połóż jej dłoń na swoim udzie. Nie wstydź się. To jest normalne, to jest zdrowe. Widzisz, piesek jak pieska złapie, to znaczy jak pies sukę złapie, to on się nie zastanawia, czy po prostu coś z nim jest nie tak, czy to jest dobry moment. Nie myśli zapewne o tym, że się wstydzi, tylko robi to, co ma zrobić. Króliki tak samo. A ty, istota myśląca, przeinaczasz fakty i komplikujesz rzeczy oczywiste. Nie można się wstydzić seksu. Nie można się wstydzić seksualności. To jest zupełnie normalna sprawa. I gdyby nie seks, to by nas nie było na świecie. A seks w połączeniu z emocjami to jest oczywiście też jakby
pewien element szczęścia w relacji i kobiety doskonale o tym wiedzą. Także zacznij być bezwstydny, przestań się wstydzić, spotykasz się z dziewczyną, pocałuj ją prosto w usta, to już mówiłem, ale przede wszystkim w sytuacjach łóżkowych nie pokazuj chwili zwątpienia. Chwili zwątpienia, że ty się krępujesz ściągnąć majtki, rozebrać, tylko zachowuj się tak, jak ona by była twoją dziewczyną, jakbyś z nią sypiał już 48 razy. Rozumiesz? I wtedy pojawią się naprawdę potężne efekty. Polecam się zastanowić nad tym, co ja mówię, bo jest to wiedza praktyczna. Pakiet 17 nowych kursów, 70% taniej do czwartku do północy. Polecam, bardzo potężna wiedza, jak mieć naprawdę bombowe efekty z kobietami, jak być wyzwaniem, jak sobie radzić w łóżku, jak pokonać wstyd, jak być emocjonalnie działającym facetem, w sensie wpływającym emocjonalnie na kobiety. Cały pakiet, ponad 100 godzin nagrań, filmów, 70% taniej do czwartku. Polecam Ci serdecznie, bo jest to wiedza, która absolutnie zmieni Twoje życie. Teraz w dużo niższej cenie polecam, 70% taniej, to wszystko do czwartku do północy. promocja.uwodzeniewdzień.pl. Zobacz, bo to Cię zmieni i będziesz miał zupełnie inne życie. Nawet jak teraz chcesz poznać nową dziewczynę, odzyskać dziewczynę, naprawić związek, bez tej wiedzy nie pójdziesz dalej. To jest wiedza, która naprawdę będzie z Tobą przez resztę życia, bo nigdy nie wiesz, kiedy się pojawią problemy w związku, kiedy kobieta strzeli focha, kiedy powiesz, że zaczęła pisać do byłego. Nigdy tego nie wiesz, a tu masz wszystko pokazane, co zrobić w takiej sytuacji, jak to poprowadzić, rozwinąć, żeby było dużo, dużo lepiej. Polecam serdecznie.